Powiedział po prostu, że moja była się puściła jest szmatą. Nic złego chyba. Na wywiadzie? Tak. Bo spytała mnie, czy dalej jestem z tą dziewczyną, którą widziała film kilka miesięcy temu. Powiedziałem, że z kurwą się puściła. No co? No nic! Przecież jeszcze nie zdążyłam nic ale już, powiedzieć! Już kurwa rozszerzyłaś japę i oczy zrobiłaś 5 metrów. No, masz pytanie. No. Masz pytanie, to na nie odpowiadasz. Czy nazwanie kurwy kurwą jest obraźliwe? To chyba nie chodzi o to, czy to była prawda, czy nie, a o to, że po prostu w takim miejscu nie wypadało tego powiedzieć. Ale mogę się mylić. Uważam, że się mylisz. Okej. Okay. Znaczy nie uważam, jestem tego pewna akurat. Okej. Okay. Ty możesz uważać inaczej, ale wtedy twoje zdanie jest mylne, więc nie ma sensu. Więc po prostu nie uważaj tak. Uważaj tak jak ja. Powiedziałeś coś takiego? Nie pamiętam tego. No nie pamiętam tego! Boże, Kuba, weź się opanuj czasami. A to też jest przerobione komputerowo. To jest AI. To AI. Serio. Ty takie rzeczy gadasz. Bo to jest przerobione komputerowo. Boże. Ale to co ty powiedziałeś, czy ten komentarz? To co powiedziałem, to jest przeróbka AI na TikToku. Ja tak nie powiedziałem. No jak powiedziesz, w oryginalnym wywiadzie tego nie ma, to jest przerobione. Ty sobie żarty zrobił. No to puść. Ale jak mam cię pójść, skoro tego nie ma? Wywiad. Musiałbym poszukać shota, z tym mi się nie chce. Dostałam od przyjaciółki filmik z TV reklamę o tytule OG Kuba spuścił na twarz, później szła do chłopaka. Okej. Okay. To jest to przerywne komputerowo pewnie. Nie chcę mi się słuchać samego siebie. Proszę to wyłączyć. Nie, to tego skipuję. To sobie włącz na słuchawkach. To sobie włącz na słuchawkach. To sobie włącz na słuchawkach. Okej, okej. Dobra, ale pojawiła się po niej jakaś inna? Znaczy na takie spotkanie, wyjście tak, ale na relacje nie. Ale też byś tak teraz powiedział o niej jako tamtej? Mogę powiedzieć, że jej się spuszczałem w mordzie, po godzinie wychodziła ze swoim przyszłym chłopakiem, z którym jest do teraz. Chłopak wie? Jak teraz ogląda, to się dowie. To musisz więcej coś powiedzieć. No mówię na przykład, że umawiałem się z nią po zerwaniu, już miesiąc po zerwaniu, spuszczałem się jej w mordzie, a wychodziła ode mnie z samochodu i szła do chłopaka przyszłego, z którym jest teraz. Kurwa, nie grały więcej z Michaelem. Ale ja nie chciałem. Ale ja się wytłumaczę. Ja wtedy byłem nowy w internecie, to były moje początki. I spanikowałem, dałem się podpuścić. I po tym wywiadzie powiedziałem, kurwa, głupio mi, że żałuję. Jebać was, konfidenci. Powiedziałem, że głupio mi, żałuję. Nie, był taki jeden wywiad. Ten pierwszy się puściła, to mi go nie szkoda. Tam powiedziałem ładnie akurat. Z tym się puściła, to chuj w nią. Ale ten drugi był już niepotrzebny. I ja tam No, mówiłem, że jest mi głupio po tym wywiadzie, nawet z tą laską gadałem. Powiedziałem, że kurwa, głupio mi wstyd za ten wywiad. Ale on już go dodał i go dodaje w tym samym dniu po godzinie dwóch. Wrzucają naraz. I mówię, że kurwa, głupio mi, że... No, mogę go nie dawać, że mogliśmy to usunąć. No, ale że już za późno. On już poszedł, już poszedł. Ona mówi, że nie, że... Właśnie zajebiście jest, że... Dobre wyświetlenia robi. Mówię, że no kurwa, ale debila się zrobiłem, że... No kurwa! Michał znowu dropnął! Za 12 tysięcy! No. A, bo to ci jedno tylko losuje. Myślałam, że trzy na raz. No, trzy na raz. Ale tam to też są twoje? Nie. No właśnie. To z tej kurwy jebanej. No. Ja też Michałów nie lubię, także... I powiedziałem tam, że mi głupio za ten wywiad, że chujowo, no, że nie, nie, zajebiście poszedł, że fajnie jest. No, no i potem mówiłem właśnie, o kurwa, ten mi chciał, tropi jak jakiś popierdolony. No, i mówiłem jej, że jest mi głupio, że żałuję, że to dałem, też mówiłem na live'ach, że żałuję tego. Więc do mnie po czasie doszło, że jednak żałuję. No, ona mówiła, że no, zajebiście, fajne wyświetlenia są. Szkoda tego, że nie dla ciebie. No dla mnie nie zajebiście.